Chcesz sprzedać lub kupić dom w Teksasie? Przeprowadzi cię przez to przyjaciółka kanału, Sylwia Lennert. Cześć wam kochani, witajcie, tutaj Zygi z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie. Ma być dzisiaj czwartek, u mnie pogoda gorąca. Jak zresztą całe lato. Nie zrażało za bardzo, jest temperatura wieczorem sięgająca 35-6 stopni i tak chyba jeszcze będzie przez dwa tygodnie. Okej. Okay. Moi drodzy, dzisiejszy porannik trochę lżejszy, tak, mam taką nadzieję. Będą też klipy z mojego ogrodu. One są sprzed 3 dni, więc tam się już też trochę zmieniło, bo roślinki podrosły. No, ale będą. No i też jakby po tych dwóch takich cięższych porannikach, jeden z nich, który mówił o powodzi i o naszym podejściu, o wyciąganiu nauk z takich wydarzeń jak ta tragiczna katastrofa w Polsce, nie tylko w Polsce, całej środkowej Europie. Czy my wyciągamy ostatnio lekcje z takich tragedii? Ja, no mówiąc szczerze, trochę się przejechałem, przepraszam za użycie tego słowa, dlatego że wydaje się, że nie wyciągamy lekcji i to niezależnie od strony, czy to dotyka, czy te lekcje ma wyciągać ta strona, której katastrofa dotknęła, mieszkańców, zwykłych ludzi, czy też rządzących, polityków, samorządy, zarządy miast itd., itd. Wydaje się tak, jakbyśmy prawie w ogóle nie wyciągali lekcji. Dzisiaj pojawiła się taka no, jakaś lampka nadziei, że jednak trochę tak, bo w niektórych miastach przedsięwzięto odpowiednie środki, pamiętając o powodzi z 1997 roku i miasto się dało uratować. Dotyczyło to chyba Oławy, jeśli nie pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, ale w większości tych miast zawiodło to wszystko, ta nasza pamięć. I z jednej strony zastanawiałem się, jak poprowadzić tę audycję, czy mają poprowadzić w takim tonie, w którym będę się użalał, bo jak to mocno tych mieszkańców dotknęło. I autentycznie jest mi ich bardzo żal. Bardzo żal dlatego, że ja dwa razy w życiu przeżyłem powódź. Jedną taką, w której woda sięgała 2 metry od powierzchni ziemi w górę. Wiem, co to znaczy. Z drugiej strony też wiem, że samo użalanie nic nie wniesie, niczym nie pomoże. Trzeba podpowiedzieć, że są sposoby, by unikać takich katastrof na przyszłość i są też sposoby, aby po tej katastrofie wrócić do życia w miarę normalny sposób. No i jeśli chodzi o to drugie, to muszę powiedzieć, że cieszę się, bo umówiłem się na spotkanie, na nagranie z Nicole Gropier, Polką, francuską, która mieszka w Polsce, i z Basią, która jest jej przyjaciółką, i one nam opowiedzą o tym, jak bardzo pomogły w powodzi, jeśli się nie mylę, to miasteczko się nazywało Lubawice albo coś takiego, i pokażą nam, i są już po rozmowach z producentem efektywnych mikroorganizmów. Jeśli nie wiecie, co to jest i jak to jest fantastyczne, i że to nie jest żadna chemia, że to jest wszystko naturalne i działa lepiej niż chemia, to polujcie na tą audycję. Ona będzie tak szybko, jak tylko będę ją mógł nagrać i opublikować, tak szybko będzie zrobiona, żeby ludzie, którzy się o tym dowiedzą, mogli pokazać to zarządom swoich gmin, miast, miasteczek, żeby tamte mogły podjąć stosowne kroki. Pokażemy wam też przykłady, jak to działało w Japonii, w Niemczech,
w Tajlandii, tam wszędzie, gdzie wystąpiły ostatnio tak duże powodzie i jak tam EM-y zadziałały. To jest fantastyczna sprawa nie tylko przy powodziach. Uważam, że EM-y powinny zastąpić całą chemię, łącznie z chemią gospodarczą, taką domową, ale również chemię w rolnictwie, ogrodnictwie, w używaniu jej na co dzień, na przykład do malowania budynków, domów wewnątrz. Fantastyczna sprawa, bardzo niedoceniana. Więc będzie taka audycja i to jest mój wkład w to, aby pomóc powodzianom. Z drugiej strony ta pierwsza kwestia, o której mówiłem już dwa dni temu w poranniku, to fakt, że my myślimy, że ta powódź już nigdy się nie powtórzy i zaniedbujemy podjąć stosowne kroki, aby ona się nie powtórzyła naprawdę i nie dotknęła nas w taki sposób, jak nas dotknęła. To jest bardzo mocna kwestia, bo mógłbym poprzestać na użalaniu się, że ci ludzie są biedni, że szkoda ich, że trzeba im w jakiś sposób pomóc i to jest prawda. Ale nie wystarczy poprzestać na tym, moi drodzy. Należy wyciągać wnioski. Należy wyciągać wnioski i podejmować odpowiednie kroki, by te wnioski wdrożyć. To piesek, który mieszka u mnie, nie wiem czy słyszeliście, zaszczekał, bo prawdopodobnie moja Lucy wyprowadza go na spacer, więc on się cieszy. Okej, ale ponieważ obiecałem, że poradnik dzisiaj będzie lżejszy, to teraz kilka klipów z mojego ogrodu, a potem wracam do Was. Słuchajcie, na mojej działce zakwitły tiewlin, to się chyba nazywa, bluszcz, który rośnie tylko w Ameryce Południowej i w południowych Stanach Zjednoczonych i w Meksyku. Myślałem, że to jest bluszcz trujący, tak zwany poison ivy, ale nie. Chyba się to nazywa bawełniany bluszcz, czy coś takiego. Ale śliczny, przecudowny. On rośnie tak wysoko, że aż sięgnął tam góry tych drzew. O, do samej góry. Przepiękny, cudowny. Wow, ale się cieszę, że to do mnie przyszło. No i u mnie taki busz tu na działce. Ktoś by mógł powiedzieć, że tu bałagan. Nie, ja zachowuję tą naturalność, jaka tutaj jest. I powiem Wam, że to się każdego roku zmienia. Niektóre rośliny odchodzą, niektóre przychodzą. Niektóre są nowe. To jest już sąsiada, tam to uschłe drzewo. Coś powinien z tym zrobić. A u mnie różnego rodzaju krzewiny, trawy, wysokie trawy, szczeciniaste trawy, delikatne trawy. No, pięknie tu, bardzo mi się tu podoba. No moi drodzy, kilka słów z hydroponiki, gra muzyczka, szpinaki po 3 dniach od wsadzenia. Mają się fajnie, jestem zadowolony. Tam sałata, butter crunch, całe te dwie rury. Na dole sałata pak choi i bok choi. Tam jest boćwina i tu na dole też boćwina. Tu są jeszcze puste rury, ale już mi pikuje, już rośnie pietruszka, więc tam pójdzie pietruszka. No i czekam na lubczyk. No. A teraz Wam pokażę moją robotę, to co tam robię z tymi solarami. Jeden moment, już tam schodzę. I sprawozdanie z etapu, bo to jeszcze nie jest gotowe. Na tym etapie tak, mam zabetonowany słup. On jest wykopany na głębokość 80 kilka centymetrów. No i postawiony na tym
słup, na którym się znajduje konstrukcja, na której będą panele. Ja mam 4 panele i one się tutaj zmieszczą, ale zastanawiam się, czy nie dam 2 poprzeczek takich i tutaj jeszcze umieszczę 2 panele. Wtedy będę miał 6 paneli. No, 6 paneli, powiem wam, że to mi już zapewni w razie jakiegoś naprawdę trudnego czasu z energią, energię dla całego domu, tak oszczędnie, żeby bez przesady. Te 4 panele dadzą mi bezpieczeństwo na sytuację taką krytyczną, kiedy lodówka musi chodzić, a prądu nie ma, to mi zapewni lodówkę, telewizor, jakiś tam czajnik, o tyle. No a dzisiaj porannik w innym stylu zupełnie, więc ja się już wyłączam. Moi drodzy, po przerwie 2 komunikaty, a potem moja gadka, ok? Pierwszy komunikat to, że prawdopodobnie, znaczy na pewno to wiemy, że dojdzie do spotkania prezydenta Donalda Trumpa, kandydującego znów na urząd prezydencki, z prezydentem Andrzejem Dudą. I do spotkania prawdopodobnie dojdzie, jakby dostałem już informację, że to spotkanie jest pewne, dojdzie w miejscowości czy miasteczku, które nazywa się Częstochowa. To jest miejscowość położona w Pensylwanii. Byłem tam. Odwiedziliśmy tą bazylikę. To jest chyba bazylika mniejsza, jeśli się nie mylę. Nie znam dokładnie tych nomenklatur. Kościół duży, który jest piętrowy. Na dole jest jedna kaplica, u góry jest druga kaplica. Jest też duża droga krzyżowa, ona tak nie odzwierciedla zupełnie Częstochowy tej polskiej, ale stała się taką Mekką dla katolików, w ogóle dla chrześcijan polskiego pochodzenia tutaj w Stanach Zjednoczonych. I tam spotka się Donald Trump razem z prezydentem Dudą. Nie będzie to wiec tego typu, jak Donald Trump odbywa ostatnio, ale spotkanie dla około 1000 osób, duże i tak, prawda? Natomiast będzie spotkaniem zamkniętym, na które będą zaproszone tylko osoby, które zostały wytyczone przez, prawdopodobnie przez parafię, czy też tam stowarzyszenie, które współpracuje z tą parafią. I może się okazać, że na tym spotkaniu 22, czyli w tą niedzielę, będzie również mógł sprawozdawać Andy Hoiński. Jeśli tak, bo nie jest to proste, bo trzeba dostać odpowiednie zaproszenie. Zdajcie sobie sprawę, że trzeba być bardzo dokładnie sprawdzonym. Takie są zasady, tak? Więc jeśli to wszystko, że tak powiem, klapnie, no to będziemy mieli bezpośrednie sprawozdanie Andy'ego. I mam dylemat, dlatego że ja również tutaj mam sprawozdawać dla Polonii w naszej bibliotece miejskiej w San Antonio, ponieważ będziemy mieli koncert pianistyczny pana Korzystki. Korzystka to jest polski pianista, który przyjechał do Stanów, robi takie tournée i będzie miał swój koncert właśnie w San Antonio dla Polonii, ale nie tylko. No i nie wiem, jak to wyjdzie, bo koncert jest o godzinie 2 mojego czasu. Nie wiem, o której ma być spotkanie z prezydentem Dudą, jeśli i Donaldem Trumpem, jeśli to będzie później, to być może, że zdążę i pomogę Andy'emu w nadawaniu. Wtedy nadawalibyśmy na 2 kanałach jednocześnie. Na kanale Andy'ego i na moim kanale Ziggy Texas. To pierwszy komunikat, więc fajnie by było, gdyby można było dla całej Polonii pokazać to spotkanie. To spotkanie ma być rozmową również tych 2 przywódców, jak również ma być złożony hołd przy odsunięciu pomniku dla tych wszystkich, którzy polegli w walce z komunizmem, tak można by krótko powiedzieć. A drugi komunikat. Dzisiaj Dagmara z Arizony miała bardzo ciekawe spotkanie, bezpośrednie, live, po raz pierwszy. Po raz pierwszy udało się zrobić live z wodzem Apaczów, Wenslerem, doktorem Wenslerem Noisy.
Miałem przyjemność spotkać się dwa razy z doktorem Wenzlerem Noyes i wodzem Apaczów w Arizonie. Razem z Dagmarą braliśmy udział w tych spotkaniach. A tutaj taka niespodzianka i chciałbym, być może, że uda mi się, żeby ten live był też na moim kanale, więc ja zapraszam, śledźcie kanał, bo jeśli mi się to uda, to będzie ta część, w której, bo Dagmara nagrała ten live dość długi, godzina 50 minut, ale część z Wenzlerem Noyes jest znacznie krótsza, więc ja ją skrócę do tego fragmentu i będzie u mnie. Dlaczego tak ważne? Ponieważ Wenzler Noyes wybiera się do Europy, w tym do Polski i być może uda się to zorganizować tak, aby Dagmara znów mogła pojechać do Polski, polecieć do Polski i pokazać mu na jego prośbę najciekawsze miejsca w Polsce. I zapewniam was, że to nie będą miejsca stricte turystyczne, chociaż może się tak zdarzyć, bo Wawel jest ważny dla Polski i jest również turystyczny. Wenzler Noyes powiedział ciekawe słowa. My powinniśmy zjednoczyć nasze wysiłki, wszyscy rdzenni, w tym Słowianie, Polacy, aby móc stworzyć ten nowy świat. Stwórca na nas czeka, tak on powiedział. Bóg na nas czeka, czy jakoś tak wyraził to swoimi słowami. To dwa komunikaty. A teraz, moi drodzy, moje rozkminy. Okej, moi drodzy, będę się bardzo starał, bo chciałbym tak bardzo bym chciał, żeby to, co ja myślę o dzisiejszym świecie i jak czuję, że powinniśmy dziś w tym świecie żyć, bardzo chciałbym przekazać to taką jasnością myśli. Wiem, że to nie jest łatwe, że czasami ta jasność myśli jest zaburzana. Więc wybaczcie mi też to, ale jednocześnie czuję, że wy złapiecie ten klimat tego, w czym żyję, jak myślę, i złapiecie też również potok tych moich myśli. Moi drodzy, żyjemy w świecie chaosu. Mamy tego wiele świadectw w polityce, w gospodarce, w finansach, w zdrowiu, w edukacji, która jest przewrócona do góry nogami. Ale również w tym takim życiu codziennym. Popatrzcie chociażby na to, co dzieje się dzisiaj z pogodą. Europa, Polska, ale nie tylko. To również Stany Zjednoczone, to również Chiny, Pekin, Tajlandia, Ameryka Południowa. Wiele katastrof, w cudzysłowie, naturalnych. Ten cudzysłów jest niby pozorny, bo po pierwsze myślę, że tutaj jakby człowiek prawdopodobnie pomaga, może mieć swój udział w tych pomocach dla sił natury. Wiecie, myślę o tych wszystkich urządzeniach na H, ale powiem wam, że niekoniecznie. To też jest oczyszczanie natury. I myślę sobie tak, że kiedy my czasami próbujemy zrzucić odpowiedzialność za, czy odpowiedzialność nie tylko, ale jakby te zdroworozsądkowe myślenie, i próbujemy też zaczarować to myślenie i zrzucić tą odpowiedzialność na kogoś. To właśnie to urządzenie na H, czy oni, ciemni i tak dalej. I jakby, czy to nam w czymś pomaga? Ja twierdzę, że nie. Bo póki te urządzenia są w ich rękach, to nie mamy mocy sprawczej, żeby to zatrzymać. Chyba, że zatrzymamy z ich samych. Ale możemy przewidzieć pewne rzeczy i zachować się tak, ażeby efekty tego, co oni planują, były albo jak najmniejsze, albo żeby ich w ogóle nie było. I to również dotyczy powodzi. Nie będę dzisiaj wnikał w to, jak uniknąć skutków takiej powodzi, bo powodzi samej nie unikniemy. Bo jakby w tytule mam dzisiaj, prawda, że to nie kara, to fizyka. Dlatego, że skąd taki tytuł? Bo trochę ludzi do mnie napisało. Jedni z żalem, bo żal im tych wszystkich ludzi, którzy ucierpieli, stracili życie, zdrowie w wyniku tej powodzi i pytają się, skąd taka kara? Za co? Za co? I mówią to z żałością wobec tych ludzi, którzy ucierpieli. Ale dostałem też takie maile,
że osądzające trochę, że to pewnie za karę, dlatego że ci ludzie, no i tutaj był potok słów, coś tam zrobili, w związku z czym kara. Moi drodzy, ale dla mnie to ani jedno, ani drugie. To jest po prostu fizyka. Woda zawsze spłynie z góry w dół. A jeśli na drodze tej wody postawi się zapory, którym uniemożliwi ta zapora przepłynięcie wodą w dół, no to katastrofa gotowa. My po prostu nie rozumiemy przyrody i myślimy, że da się okiełznać. Zobaczcie, ile słów w trakcie tych wszystkich audycji, które nadają z terenu powodzi różnego rodzaju wiadomości czy dzienniki, ileż tam było słów walczymy z powodzią, walka z katastrofą. A my naprawdę nie musimy walczyć z naturą. Właśnie walka z naturą kończy się w taki sposób. Natura zawsze wygrywa. Musimy w tym być mądrzy. To jest wielka sprawa na przyszłość, bo jeśli z tej katastrofy wysnujemy wnioski i gdybyśmy wysnuli wnioski i podjęli odpowiednie decyzje właśnie w tej chwili, żeby przebudować te miasta, które są narażone na katastrofę w taki sposób, ażeby następna powódź, która na pewno nadejdzie, tylko nie wiemy kiedy, żeby nie dotknęła mieszkańców tych miast i ich dobytku, to wtedy uniknęlibyśmy tego, co dziś nas dotyka. Musimy w tym być mądrzy. A okej, na ten temat tyle. Moi drodzy, żyjemy w czasach chaosu. Chaos pokazuje nam, że w tym chaosie jest brudno. Jak w każdym chaosie, na wierzch wypływa brud. Wypływa każdy brud, taki dosłowny i taki w przenośni. Wiele rzeczy dzisiaj wymaga oczyszczenia. Wygląda to trochę jak, przepraszam za to określenie, ale świat wygląda trochę jak szambo. Wszystko, co mogło być popsute, zostało popsute. A chaos pokazuje nam, że to musi wypłynąć na powierzchnię, żebyśmy dojrzeli, żebyśmy byli w stanie dojrzeć to, co jest popsute. I teraz jakby chcę uniknąć sytuacji, w której będę palcem wskazywał, kto to popsuł. Aczkolwiek będziecie mieli swoje typy, będziecie pewnie pokazywali. Ten, ta władza, ten, tam Klaus Schwab, tamci, to wszystko oni. Przy czym zakładam, że prawdopodobnie mało kto puknie się we własne piersi. A ja uważam, że w tym chaosie musimy dostrzec wszystkie brudy. Nie tylko ich, ale i nasze. Inaczej nie mamy szans w tym brudzie, tak jak w tej powodzi, zbudować od nowa tego świata. Bo po prostu na tym brudzie się tego zbudować nie da. Tak jak w powodzi. Teraz powodzian czeka gruntowne sprzątanie. Trzeba wyczyścić do czysta to wszystko, co tam ta powódź przyniosła. I w sensie dosłownym nasz świat dzisiaj wygląda właśnie tak. Jest zalany brudem, chaosem, powodzią rzeczy, które nie funkcjonują i nie działają. A oczyścić to możemy tylko my. Czy myślicie, że da się pokazać palcem na jednego tego ciemnego rządowego celebrytę, CEO jakiejś korporacji, żeby on to zrobił? Oni tego nawet nie dojrzą, więc cała sprawa do sprzątania pozostaje dla nas. Na szczęście nas jest mnóstwo. I na szczęście drugi aspekt to my mamy moc kreacji. My możemy to zrobić. To myślę w dziejach, w historii ludzkości zdarzyło się już nieraz. Nie na taką skalę myślę. Chociaż może jestem w błędzie, może eony temu takie historie miały miejsce, ale są tak głęboko pogrzebane pod błotem, że już tego nie jesteśmy w stanie dostrzec. Ale w najbliższej historii, powiedzmy te 2-3 tysiące lat temu, takiej sytuacji jak dziś jeszcze nie było. Istnieje w nas przekonanie, że możemy to zrobić dobrze. Że istnieje coś takiego jak uzdrowienie całej tej sytuacji.
jak dostosowanie się do takiej kreacji, w której chcielibyśmy w jej wyniku żyć, w takim świecie, jaki chcielibyśmy wykreować. Ludzkość ma taką tendencję do myślenia w taki sposób: dobra, teraz to jest oczyszczone, tak jak w powodzi. Teraz to jest uzdrowione, jest zrobione, możemy budować na nowo. I wtedy następuje ten okres, w którym z ochotą, z werwą, jest dużo harmonii we współpracy z wszystkimi, którzy odbudowują to, co zostało zniszczone, a potem oczyszczone. To jest ważny czas, ażeby dostrzec ten czas i wykorzystać go odpowiednio dla odbudowy, dla budowy nowego świata. Odbudowa, złe słowo, nie lubię tego, bo odbudowa dotyczyłaby tego, co było, a my ten świat chcemy zbudować na nowo. I wiecie co? Czuję, że tak naprawdę, przepraszam, ale muszę sobie dognąć nogę na fotel, jakoś mi niewygodnie dzisiaj. Ja czuję, że ten czas już nastąpił. Nie, że nadchodzi, on już nastąpił. A wiele problemów jest zakorzenionych głęboko, ale to tak jak z powodzią. Kiedy jesteś w trakcie tej powodzi, ty wiesz, że wiele z tych rzeczy, które są słabo zakorzenione, zostaną wyrwane. Źle zrobiony dom, fatalnie położona kostka brukowa, czy zaasfaltowana ulica, źle zrobione wały przeciwpowodziowe, to wszystko się rozpłynie. To zostanie rozmyte. To zostanie zniszczone. W tym chaosie, tym dosłownym chaosie naszego świata, w którym żyjemy, te sprawy rozwijają się bardzo podobnie i jesteśmy w trakcie tej wielkiej powodzi, która oczyszcza nas, nasz świat. Ale też wiemy, że po tej powodzi wyjdzie słońce. Czy zatem, moi drodzy, da się nawrócić, przepraszam za użycie tego słowa nawrócić, bo kojarzy się religijnie, ale nie mam innego. Czy da się nawrócić tych wszystkich ciemnych, tych wszystkich, którzy dzisiaj czynią źle? Wielu ludzi chciałoby to zrobić. I teraz chciałbym to bardzo jasno wyrazić, ale muszę być w tym precyzyjny. Z jednej strony nie życzę im źle, co więcej, staram się zrozumieć, w czym oni są, w co wdepli, przepraszam za to słowo, w czym tkwią i czym im to pachnie. Oni może jeszcze nie widzą, czym im to pachnie, ale oni wiedzą, że wdepli. Wdepnęli? Przepraszam. Zatem, czy da się ich nawrócić? I zastrzegam sobie, to jest tylko moja opinia, bo być może, że jest ktoś taki na świecie, kto spróbuje i dokona tego, że ich nawróci. Ja uważam, że nie. Uważam, że oni będą trwać w swoim do końca. Oni do końca będą szukać, tak jak wiecie, wielka woda, dziury, wyrwy w zaporze i będą próbowali tą zaporę pokonać. Będą to robili do samego końca. Więc moja rada, nie próbujmy ich nawracać. Najwyraźniej ciemni w tej chwili nie mają żadnej korzyści w tym, ażeby przyłączyć się do nas. Nie oceniam, czy oni są, czy to są istoty, które mają połączenie ze źródłem, czy nie. Chociaż wy pewnie będziecie mieli swoje zdanie, to nie rzecz w tym. Myślę, że nie da się ich przekonać. Elita kabalistyczna, iluminati, ciemni, sataniści, jakkolwiek ich tam nazwać, prawdopodobnie wyginie. Myślę, że czeka też ta trudna sytuacja wielu ludzi, którzy się przyłączyli do nich i którzy nie dostrzegają światła albo zamykają oczy na światło, i nie chcą się do światła przyłączyć. Wahają się. Czasem to wygląda na dość takie prozaiczne zachowanie. Po prostu się waham, a ja tam nie wiem. Chyba nie jest to dobry moment na bycie takim letnim. Trzeba być gorącym. Albo pozostać z nimi, albo zwrócić się do światła. Przy czym
zwrócić się do światła. To nie znaczy, żeby zacząć chodzić do kościoła, gorąco się modlić o swoje zbawienie. Raczej dostrzec swoje błędy, zacząć od tego momentu uznawać, że one były, żyć życiem, w którym dominuje wysoka wibracja, w tym wysokie uczucia, takie jak miłość, wybaczenie, przebaczenie, jak zadośćuczynienie, jeśli się coś zrobiło złego, jak wdzięczność, jak dziękczynienie, jak chociażby miłosierdzie, ale również wysoki stopień empatii. To jest droga. Czy kiedy zbudujemy nową ziemię, to oni przyjdą? Moi drodzy, nie. Bo to znów jest tylko fizyka. I znów tutaj wracając do tego, że prawdopodobnie, jak mówią wszystkiego rodzaju przekazy, ciemni wyginą. Zatem czy ciemni zostaną ukarani? Moi drodzy, nie. To nie jest żadna kara. Znowu tak jak z tą wodą. Nikt nikogo nie zamierza karać, bo to nie o to chodzi. To jest normalna fizyka. Tak jak z wodą, która nie płynie do góry, tylko w dół, bo to jest fizyka i zawsze będzie zalewała tereny położone niżej. Tak również w momencie, kiedy Ziemia przyjmuje z zewnątrz wysoki poziom wibracji w postaci światła, które przychodzi również ze Słońca i obmywa naszą planetę i podnosi nasze wibracje, ale nie samoczynnie. Wtedy, kiedy ty odnosisz się do tego ze zrozumieniem i również pracujesz nad podniesieniem, nad doszlusowaniem do tych wysokich wibracji, to wtedy stajesz się tą wibracją. Po prostu jesteś jednym z tą wibracją. Wibracja wysoka plus i wibracja wysoka nawzajem się wspierają. Natomiast niskie wibracje nie mogą w tym świecie zafunkcjonować, bo to jest fizyka. Zostają zniesione. Wiecie, jak działa fizyka, fizyka fal. Ta fala zniknie w powodzi fal o wysokiej wibracji. Rozpuści się, rozproszy się. I to nie jest żadna kara. To jest po prostu fizyka. Fizyka tego zakątka wszechświata, a być może, że dotyczy to całego wszechświata, zmienia się. Przychodzi w tej fizyce moment, w którym świat, układ słoneczny, Słońce, Ziemia i wszystkie planety zaczynają się zmieniać pod wpływem energii wysokich wibracji. Kto nie doszlusuje, ten będzie rozproszony. Tak działa też, to o tym zresztą mówi Ashayana Dini, o tym mówi Jurek, o tym rozproszeniu. To rozproszenie właśnie na tym polega. Nie ma. Po prostu nie masz szans na zaniesienie swojego doświadczenia, na umieszczenie go tam, gdzie obiecałeś go zanieść, bo się rozproszyłeś. No, tak to wygląda. Można by powiedzieć tak, ale to teraz takie moje dywagacje, że gdyby ciemni byli sprytni, to mogliby sobie pomyśleć tak, no dobra, to trochę będziemy udawać wysokie wibracje i będziemy w tym sprytni. Przyjdziemy na tą nową Ziemię, gdzie są te wysokie wibracje, bo byliśmy sprytni i sobie te wibracje podnieśliśmy, a teraz już spróbujemy opanować znów ten świat na swój własny sposób. Wprowadzić niewolnictwo finansowe, przekształcić całkowicie ekonomię tak, żeby pracowała ekonomia dla nas i tak dalej, i tak dalej. Ale moi drodzy, to nie będzie możliwe. Czemu? Czary-mary? Ezoteryka? Nie, kochani, fizyka. Znów fizyka. Jeśli by jakimś trafem podnieśli swoje wibracje, to po pierwsze, to w ogóle takie założenie głupie moje, nie? Bo nie da się ukryć i nie da się symulować wysokich wibracji. Po prostu się nie da. Czy możesz zasymulować napięcie 200, przepraszam, to jest zły przykład, ale
częstotliwość 40 GHz. No nie, musisz ją wytworzyć, tą częstotliwość. Nie da się jej zasymulować i powiedzieć, no mam 40 Hz, ale symuluję ją i to jest 40 GHz. Ej, tak się nie da. Więc nie da się. Ale gdyby nawet znaleźli jakiś sposób, to w świecie, w którym istnieją już tylko wysokie wibracje, tak jak w tym świecie, w którym żyjemy, istnieją jeszcze niskie wibracje. Bardzo trudno jest zafunkcjonować osobom z wysokimi wibracjami, bo niskie wibracje ściągają te wysokie w dół. Sami bylibyśmy w ogromnym kłopocie, aby dokonać tego dość heroicznego wysiłku podniesienia wibracji, gdyby nie pomoc z zewnątrz. I wiecie, ja nie myślę o takiej pomocy typu przylecą Plejadianie i nam tutaj zrobią raj na ziemi. Nie. Ja myślę o pomocy, która jest, no powiem tak, znów fizyka. Ona jest po prostu fizyczna, nieezoteryczna i namacalna. Docierają do ziemi energie bardzo wysokich wibracji. Może ktoś zapytać, Zygia, czy ty je widziałeś? No nie, nie widziałem. A ty widziałeś fale radiowe? No pewnie też nie. Ale możesz włączyć i posłuchać muzyki i wtedy no, możesz wysnuć wniosek, że one są. No i my też takie wnioski wysuwamy, bo spójrz tylko na strony związane z astrofizyką. Naukowcy o tym mówią. Oni się dziwią o tym, że od no już trochę wiele lat upłynęło, nie chcę strzelać cyframi, ale chyba ponad 10, kiedy zauważyli fale wysokich energii nadchodzących z kosmosu. Te fale oddziałują na cały Układ Słoneczny, ale bardzo mocno na Słońce. Słońce jest takim katalizatorem, który wzmaga te fale, przekształca je w taki sposób, ale dalej fale o wysokiej częstotliwości i dużej energii, a te fale, chciałem powiedzieć, uderzają, ale nie uderzają, one omywają, opłukują planety, między innymi naszą Ziemię i nas samych na tej planecie. Więc zostaną stworzone warunki, w których ciemni po prostu już nie mogą funkcjonować i nie będą już mogli zrealizować swoich planów. Więc do tych wszystkich, którzy się martwią, że nawet jeśli my wybudujemy tą nową Ziemię, bo mam takie maile od was, to wiesz, to jest niebezpieczeństwo, że oni mają pieniądze i oni będą sprytni i oni znów tu przyjdą i znów namieszają i znów przejmą nasz świat. Jeśli tak myślisz, to nie rozumiesz, o czym mówię. Bo to nie jest ezoteryka ani czary-mary. To jest fizyka. Po prostu w takim stanie wibracyjnym tego się już nie da zrobić. Więc słuchajcie, ja jestem wielkim optymistą, aczkolwiek muszę też powiedzieć uczciwie i uderzyć się w piersi. Na razie żyjemy w bagnie, w szambie. Świat jest w momencie chaosu. Wszystko jest zabagnione. My musimy mozolnie zeskrobać te wszystkie brudy, zostawić już to, co nam nie służy. Tam będzie pływało w tym szambie wiele rzeczy, które nigdy już nam się nie przydadzą i które muszą odejść. I kiedy to wszystko oczyścimy, i tutaj moja uwaga, wiecie, jak się oczyszcza takie miasto po powodzi? Tego się nie dzieje, nie robi tak na klik. To będzie trwało. Ile? Miesiące? No na pewno nie dni, ani tygodnie. Raczej miesiące. A być może, że w niektórych przypadkach i lata. Więc to duże szambo, w którym dzisiaj żyjemy, ten nasz chaotyczny świat, też trzeba będzie oczyszczać i też to potrwa. Ale ja jestem pełen werwy do pracy i optymizmu i cieszę się, że mogę żyć w tym czasie, kiedy to szambo wybiło, bo wiem, że pracuję nad czymś, co stworzy świat zupełnie inny od tego, który znamy. Ten świat już nadchodzi. Niektórzy już po oczyszczeniu pewnych aspektów naszego życia pracują nad jego nowymi elementami. Pamiętajcie o tym, że jesteście wolną wolą. Jesteście suwerenni.
jesteście unikalni, że macie talenty i dary i że moc twórcza jest w waszych rękach, w moich też. I tym chyba optymistycznym przekazem zakończę dzisiejszy poradnik. Kocham was, trzymajcie się i do następnego poradnika w piątek, który będzie na żywo.